Nowy komisariat w Dopiewie już w przyszłym roku. Małe piłkarki z Dąbrowy najlepsze w Wielkopolsce. Tenisowy turniej seniorów w Puszczykowie. Projekt strategii rozwoju powiatu poznańskiego do 2030 roku został poddany konsultacji społecznej. Dokument przygotowali eksperci z Centrum Badań Metropolitalnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Najważniejsze założenia strategii zaprezentowali na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Opieraliśmy się na wszelkich dokumentacji, która posiada powiat poznański. Bardzo dużo informacji z samego powiatu, oczywiście także różnego rodzaju danych statystycznych. No, pewnym nowym tej strategii jest oparcie na badaniach ankietowych, badaniach społecznych. Wykorzystaliśmy tutaj taką nową technikę geoankiety, czyli ankiety z mapą, która w internecie mieszkaniec może zapoznać się z sytuacją w swojej gminie czy w całym powiecie. To już kolejna strategia rozwoju powiatu poznańskiego. Pierwsza powstała 10 lat temu. Dynamiczne zmiany spowodowały potrzebę opracowania nowego dokumentu. Liczba ludności nam zmieniła się do 366 tysięcy mieszkańców zameldowanych. Mamy tysiące podmiotów gospodarczych więcej. Zmieniło się środowisko, zmieniło się całe otoczenie. Musimy się przygotować. Poza tym jesteśmy też zupełnie w innym otoczeniu finansowym, gospodarczym, politycznym. To też musi być uwzględnione w tych naszych wszystkich działaniach. Najważniejsze założenia strategii rozwoju to ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego, poprawa zdrowotności i bezpieczeństwa, rozwój edukacji i rynku pracy, rozwój transportu i infrastruktury drogowej oraz budowanie przyjaznej administracji. My te działania zapisane w strategii będziemy realizowali. Oczywiście każdy się zapyta, z jakich środków finansowych. No, priorytetem będą środki zewnętrzne, te, które są dostępne w ramach nowej prognozy finansowej, w ramach przypadku dróg. Tam jest taki program rozwoju dróg lokalnych, jest rezerwa subwencji drogowej, którą możemy przeznaczyć na drogi. Także myślimy o tym, żeby gminy angażowały się w nasze działania związane z tworzeniem komunikacji publicznej czy remontami dróg. Proszę pamiętać, że największe potrzeby dotyczą komunikacji publicznej. Ankietowani mieszkańcy powiatu poznańskiego za najważniejszy priorytet uznali rozwój transportu publicznego. Jeżeli chodzi o transport publiczny, to przede wszystkim oparcie funkcjonowania transportu publicznego na kolei metropolitalnej, także wspieranie i organizacja transportu autobusowego oraz integracja istniejącego obecnie transportu zarówno autobusowego, jak i kolejowego, a także transportu, który funkcjonuje w ramach miasta Poznania. Kolejne punkty na liście priorytetów to budowa i remonty dróg, opieka zdrowotna i dbałość o środowisko. Pełny zapis projektu strategii rozwoju powiatu poznańskiego do roku 2030 dostępny jest na stronie www.powiat.poznan.pl. Dopiewo będzie miało komisariat policji. Budowa już się rozpoczęła, a oficjalnym potwierdzeniem tego faktu było wmurowanie aktu erekcyjnego. Ta inwestycja to konieczność. Dopiewo to jedna z najszybciej rozwijających się gmin powiatu poznańskiego. Przez ostatnie 20 lat liczba mieszkańców wzrosła tu czterokrotnie. To oczywiście ze sobą ciągnie pewne konsekwencje, również związane z potrzebą zwiększania bezpieczeństwa. Myślę, że jeżeli chodzi o mieszkańców, to będą mogli się czuć bardziej bezpiecznie, jak będziemy mieli swój suwerenny komisariat policji w Dopiewie. Dotychczas w Dopiewie funkcjonował rewir dzielnicowych podległy komisariatowi w Tarnowie Podgórnym. Podjęliśmy decyzję, że będzie tutaj nie rewir, a będzie komisariat. Muszą nastąpić dyslokacja środków i sił, by mieszkańcy, którzy tutaj osiedlają się, czuli się po prostu pewnie i bezpiecznie, będą mieli na miejscu policjantów. Zresztą myślę, że tak logistyka wymaga, żeby tam, gdzie jest tak wiele osób, był komisariat. Powstanie nowego komisariatu i wyłączenie policjantów ze struktur Tarnowa Podgórnego i Komendy Miejskiej, czyli Wydziału Zabezpieczenia Miasta, utworzenie 16-osobowego komisariatu znakomicie poprawi szybkość reakcji na jakiekolwiek niebezpieczeństwa, no i oczywiście dostępność mieszkańców do policjantów. Policja od lat unowocześnia swoją infrastrukturę, mają w tym udział samorządy. Powiat poznański wsparł finansowo budowę komisariatów w Czerwonaku i Luboniu oraz modernizację komisariatu w Komornikach. Do budowy w Dopiewie w ciągu 2 lat dołoży 1 000 000 zł. Nowe budynki to poprawa warunków pracy policjantów i obsługi mieszkańców.
Po to budujemy nowe obiekty, po to modernizujemy istniejące już obiekty, aby one wyglądały czysto, schludnie i aby interesanci, którzy zgłaszają się do nas, czuli się w nich po prostu dobrze. Policjanci z Dopiewa już cieszą się na nową siedzibę. Teraz pracują w trzech małych pokojach. Warunki, tak jak widać, jest ciasno tutaj, nie są one najlepsze, zarówno sanitarne, jak i te pomieszczenia wymagają. Spodziewamy się, że będzie to nowy komisariat według tych projektów, które są już inne podawane. Będzie to nowoczesny, który spełnia wszelkie wymogi. Na to trzeba będzie poczekać kilka miesięcy. Zakończenie budowy planowane jest na jesień 2017 roku. Przez cały tydzień rywalizowali zawodnicy podczas międzynarodowego turnieju tenisowego ITF Seniors Sportoteka Babolat Cup 2016, rozegranego w Puszczykowie. W turnieju zagrało ponad pół setki tenisistek i tenisistów. Jest to ranga turnieju ITF międzynarodowy, ranga piąta. Pierwszy raz rozgrywany w sezonie halowym w Polsce. Zawodnicy przyjechali z Polski, jak i z Niemiec, ze Szwecji. Najstarszym zawodnikiem jest zawodnik w wieku 78 lat. Kategorie są od 35 wzwyż. Sześć kategorii wiekowych mężczyzn, dwie kategorie kobiet w rozgrywkach singlowych, jeszcze po dwie kategorie w deblach. W sumie 12 kompletów medali. Jeden z nich zdobył Lesław Markowicz z Olsztyna. Satysfakcja z wygranej jest ogromna, a zdrowie, które człowiek zyskuje ćwicząc i trenując, to jest coś, co niewyobrażalne. Ja jestem po wymianie biodra. A biegam jak młody zając, przedtem tak nie biegałem, a zdrowie no to jest nasze. To co zyskujemy grając w tenisa, to jest najważniejsze, co mamy. Na turnieju zagrali zarówno byli zawodnicy, jak i tenisiści amatorzy, którzy przygodę z tym sportem zaczęli później, bo na uprawianie sportu nigdy nie jest za wcześnie i nigdy nie jest za późno. Tenis jest zdrowy, łatwy, przyjemny. W tenisa można rozpocząć w każdym wieku, także jak najbardziej polecam. Gra się dla przyjemności, a jeszcze bardziej przyjemniej jest grać i wygrywać. Zawody rozegrano na trzech ceglastych kortach klubu Sportoteka w Puszczykowie. Rozrywka dla dzieci, pomoc naukowa, a nawet ilustrowany przewodnik po Luboniu. Takie funkcje spełnia nowe wydawnictwo promocyjne w postaci kolorowanki zatytułowanej Pokoloruj Luboń. Dzieci przy pomocy tej kolorowanki miałyby poznawać miasto. Kolorowanka ma zachęcać dzieciaki i ich rodziców do spacerów po naszym mieście, do poznawania zakątków, których być może mieszkańcy, szczególnie ci, którzy nie mieszkają tu od urodzenia, mogli zobaczyć, polubić i pokolorować tak naprawdę dzięki dzieciom. W książeczce jest 12 ilustracji przedstawiających charakterystyczne miejsca Lubonia, między innymi zabytki, pomniki, stadion, park czy halę sportową. Obok przyjemności z samego kolorowania, dzieci cieszą się rozpoznając znane sobie miejsca. Ja znam wszystkie miejsca i mogę kolorować, bo znam kolory. Jest wiele do kolorowania, nawet dużo. No i że są też takie obrazki, gdzie ja nawet często chodzę z mamą. Znam stację kolejową, stadion miejski i jeszcze halę. Jest fajnie, bo jest dużo kolorowania. Jest przy tym też fajnie, jak się koloruje. Ta kolorowanka jest fajna, no bo w niej są różne miejsca z naszego miasta. Mi się ona bardzo podoba. Uczniowie lubońskich szkół chodzą na wycieczki, podczas których poznają swoje miasto. Kolorowa książeczka jest świetnym uzupełnieniem i podsumowaniem tych wypraw. Ta kolorowanka w dużej mierze też się tutaj fajnie przyczyni do tego, że dzieci będą mogły sobie utrwalić te wiadomości, które już zdobyły podczas wycieczek, podczas wizyty w urzędzie i będą mogły jeszcze dodatkowo wzbogacić o to swoją wiedzę, a jednocześnie zachęcić rodziców do tego, żeby ich po prostu zabierali na spacery w te miejsca. Na końcu książeczki jest 13 bonusowy rysunek przedstawiający pomnik Siewcy. To wyzwanie dla rodziców, którzy chcieliby pobawić się w kolorowanie. Kolorowankę można dostać w Urzędzie Miasta i na imprezach organizowanych w Luboniu. W komplecie jest też pudełko kredek. Rysunki można również samodzielnie wydrukować po pobraniu ze strony internetowej urzędu.
powiecie poznańskim są najlepsze małe piłkarki w Wielkopolsce. Reprezentacja szkoły podstawowej imienia Astrid Lindgren w Dąbrowie wywalczyła w Nowym Mieście nad Wartą Mistrzostwo Wielkopolski w futsalu dziewczynek do lat 9. Uczą się w klasach drugich i trzecich. Zawsze lubiły grać w piłkę, zwłaszcza ze starszymi braćmi. Mają zaledwie 3 godziny WF-u w tygodniu, ale nauczyciele doskonale dostrzegli i rozbudzili ich sportowe pasje. Dziewczyny wspaniale współpracują przede wszystkim. Właśnie to je zbliża do siebie. Są bardzo zdyscyplinowane, potrafią się bardzo ze sobą dogadać i uważam, że przede wszystkim właśnie ta praca w zespole bardzo łączy grupę. Zawody, które wygrały małe piłkarki, były częścią projektu realizowanego przez FIFA i PZPN w ramach kampanii Women Live Your Goals. To nowy 5-letni projekt, który zakłada popularyzację piłki nożnej wśród dziewczynek w wieku od 7 do 9 lat. Piłka jest to fajny sport i dużo się w nim rusza i fajnie można stać na bramce. Lubię stać na bramce, ponieważ lubię bronić. Lubię, bo się dużo można ruszać, można dużo biegać i to lubię najbardziej. Dziewczynki reprezentujące gminę Dopiewo i powiat poznański wywalczyły nie tylko zaszczytny tytuł, ale też stypendium dla szkoły. Pieniądze wywalczone przez dziewczynki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i zatrudnienie profesjonalnego trenera do piłki nożnej, dlatego że chcemy, ażeby dalej rozwijały swój sukces i rozwijały się w sporcie. Teraz przygotowują się do wielkiego ogólnopolskiego finału, który wiosną zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie. A drużyna samorządowców z Dopiewa, która przypomnijmy w październiku zdobyła Puchar Starosty w międzynarodowym turnieju piłkarskim, może być spokojna o przyszłe kadry.